Wjeżdżamy na mostek. Udało się. Isaac, zjawił się jakiś statek. USM Valor. Odebrali sygnał SOS. Tak szybko? Co wojskowy okręt robi tak daleko? Może patroluje? Nieważne, ucieszyłyby mnie nawet pieprzone sroki. Ruszaj do łączności. Naprawmy talerz komunikacyjny. To wszystkiego się dowiemy. Thank you.
uderzenia lokalnej łączności. Jeśli problemy z talerzem komunikacyjnym się pogłębiają... Nie, to nie to. Drzwi do łączności powinny być otwarte. Możesz dotrzeć do sterowni komunikacyjnej. A, Isaac, uważaj, co mówisz. Chyba ktoś podsłuchuje. Uprawnienia potwierdzone. Thank you.
komunikacyjny wyłączony. Powiadomiono technika. Valor utrzymuje pozycję. Jak talerz komunikacyjny? Uszkodzony. Ktoś spiął ze sobą antenę i przeciążył system. No to mamy przesrane. Nie, to była puszerka. Niektóre anteny są nienaruszone. Jeśli wymienię je i utworzę nowy, nieprzerwany obwód, zdołamy nadać sygnał. O krótkim zasięgu, ale może się udać. Dobra, zrób to. A ja będę na wszystko uważać. Uprawnienia potwierdzone.
pokazało. Spróbuj nawiązać łączność z Valorem. Wyjście z nieważkości. Nadajemy na wszystkich częstotliwościach do USG Ishimura w odpowiedzi na SOS. Przechwyciliśmy kapsułę ratunkową numer 47 i ruszamy do was. Ta wiadomość będzie powtarzana co 30 sekund, aż odpowiecie. Kapsułę ratunkową? Kurwa! Te, co wystrzelił Hammond! Z Chenem! Tym stworem w środku! Nie! USM Valor, odbiór! Zgłoś się, Valor! Ach, nasz sygnał jest za słaby. Rozłożymy antenę dalekiego zasięgu? Nie, coś blokuje grudź nad talerzem komunikacyjnym. Co u licha? Naprawczym powinien być mechanizm ręczny. Pójdę tam. Próbuj ich wywołać. Yeah.
zablokowana. Proszę skontaktować się z technikiem. Wciąż nie mogę wywołać Valora. Co się dzieje z anteną? Jest zablokowana. Przez Lewiatana. Pewnie przyczepił się do talerza po wyrzuceniu w kosmos. Nie oderwie się bez walki. Isaac, nie zdążysz. Zdążę, jeśli użyję działa ADS. Wyceluję ręcznie, jak wcześniej. Zestrzelę go z kadłuba. Dam radę. Skup się na Valorze. Dobrze. Załadowane i gotowe do wysłania. Wyjście z nieważkości. Wyjście z próżni. Daniel z pokładu USG Ishimura. Nie otwierać kapsuły ratunkowej. Powtarzam, nie otwierajcie kapsuły. Słyszycie?
Spóźniliśmy się. Valor! Leci prosto na ciebie! Trzymaj się! Nicole! Daniel, co się stało? Coś walnęło w pokład mieszkalny. Co to było? Asteroida? Te stwory są już na Valorze, na statku ratunkowym. Załoga znalazła kapsułę, a to coś, co było czenem... Jasna cholera! Valor poszedł na złom. Zanim inny statek usłyszy SOS, będzie na martwi. Nie, o tym właśnie mówiłem. Znalazłem na mieszkalnym wahadłowiec dla kierownictwa. Nienaruszony. Według dziennika pokładowego on nie ma rdzenia osobliwości. Nie zabierze nas do domu. Czekaj, może zabierze. Jeśli rdzenie osobliwości Valora jest sprawne, odłączę go, zamontuję w tym wahadłowcu i spieprzamy stąd. Gdzie jest teraz Valor? Blisko łączności. Utrzymuj połączenie. Isaac, założę skafander i przejdę na Valora. Spotkajmy się tam. Razem znajdziemy ten rdzeń. Niech CEC sama sprząta swój burdel. Ocalę co się da. Przejście w próżnię. Jestem na pokładzie. Valor jest zniszczony, ale dotrę na mostek. Co to było? Wyjście z nieważkości.